W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Witam was wszystkich, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, w 28. już niedzielę zwykłą. Jedną z największych wartości, bez których nie można sobie wyobrazić Bożego życia w człowieku, jest łaska uświęcająca, którą dzisiejsza Ewangelia porównuje do szaty godowej. I tak jak na uroczystość weselną nie można przyjść w brudnych szatach, tak też nie można przystąpić do stołu pańskiego, do komunii świętej z duszą brudną, zanieczyszczoną grzechami. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus podkreśla, jak ważna jest troska o czystość naszego serca i wolność od grzechu, szczególnie ciężkiego. Na początku tej mszy świętej zbudźmy sobie żal za wszystkie grzechy, abyśmy mogli godnie Boga wielbić i godnie Go przyjąć w komunii świętej. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrył wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. W
Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze czyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pan z wami, z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym: oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Tak jak każdą przypowieść Chrystusa, tak też i dzisiejszą trzeba zawsze tłumaczyć symbolicznie. Królem, który urządza ucztę i zaprasza, jest sam Bóg. Zaproszonymi na ucztę byli najpierw Żydzi, naród wybrany przez Boga, a potem wszyscy inni ludzie. Gdy niektórzy z narodu wybranego odrzucili to zaszczytne zaproszenie na ucztę, król wezwał na gody wszystkich ludzi, a więc także i pogan. Przy tej okazji warto wspomnieć, że był taki zwyczaj na wschodzie, że zaproszony na ucztę otrzymywał przed wejściem na salę szatę weselną, która uprawniała do uczestnictwa w tej uczcie. I jakoś tak się stało, że jeden człowiek dostał się na tę ucztę bez szaty weselnej. I dlatego król kazał go sługom wyprosić z sali. Jest tu delikatna aluzja do niektórych członków narodu wybranego, którzy zlekceważyli naukę Chrystusa, a Jego samego odrzucili. Myśl tę wyraża Chrystus w słowach, że wielu jest powołanych, a mało wybranych. Wielu to znaczy wszyscy, a mało to znaczy nie wszyscy odpowiedzieli na to zaproszenie. Co oznacza to zaproszenie króla na ucztę? Oznacza zaproszenie do Kościoła, do tego nowego ludu wybranego,
oznacza zaproszenie do stołu pańskiego, czyli do Komunii Świętej, i oznacza też zaproszenie do udziału w Królestwie Niebieskim. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus zaprasza wszystkich do wspólnoty, której na imię Kościół. On przyszedł na ziemię i założył Kościół katolicki. Do świętego Piotra Apostoła powiedział takie słowa: Tyś jest Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Świętemu Piotrowi Apostołowi dał Jezus klucze Kościoła. To znaczy wyposażył go we wszelką potrzebną mu władzę rządzenia w tym Kościele. Chrystus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Zaproszenie, jakie daje nam Jezus Chrystus, jest zaszczytne i obowiązujące. Jeżeli zważy się na to, kto nas zaprasza i do czego nas zaprasza. Zaprasza nas sam Jezus Chrystus, Pan i Władca Świata. Zaprasza do wspólnoty ze sobą. On chce nas uhonorować swoją obecnością i swoją przyjaźnią. Mieszkać w Jego domu, mieszkać razem z Nim, to jest wielki zaszczyt. I to przechodzi najśmielsze ludzkie wyobrażenia. I dzisiaj, słuchając tej Ewangelii, postawmy sobie pytanie, czy cenimy tą wspólnotę, do której zaprasza nas Chrystus? Czy jesteśmy wdzięczni Zbawicielowi za to, że powołał nas do tej wspólnoty? Chociaż Chrystus założył swój Kościół dla wszystkich, to jednak wiemy, że jeszcze nie wszyscy do tego Kościoła należą. Nie wszyscy jeszcze usłyszeli dobrą nowinę. Ale też nie wszyscy chcą być dziećmi tego Kościoła. Są zdania, że poza Kościołem też można żyć. Z historii wiemy, że matka Melanchtona, przyjaciela Lutra, umierając zapytała swojego syna, który Kościół jest prawdziwy. On odpowiedział, że w Kościele protestanckim jest wygodniej żyć, ale w Kościele katolickim jest bezpieczniej umierać. I jakże powinniśmy być szczęśliwi, że należymy do tego Kościoła, który założył Chrystus i w którym bezpiecznie jest umierać. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wdzięczni Jezusowi Chrystusowi za nasze spotkanie z Nim w Kościele, a szczególnie za zaproszenie nas do pełnego z Nim zjednoczenia, prośmy dobrego Boga o wszystkie potrzebne nam łaski. Módlmy się za Kościół Święty, by zawsze przypominał swoim wiernym zaszczytne zaproszenie ich do wspólnoty Kościoła i zachęcał ich do wiernego trwania w tej wspólnocie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, aby dobry Bóg wspierał wszystkie jego apostolskie poczynania zmierzające do pełnego zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o powrót do zdrowia dla wszystkich chorych i cierpiących, szczególnie polecanych naszym modlitwom. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi żyjących na świecie, aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy odeszli już do wieczności, a szczególnie za świętej pamięci zmarłą Jolantę Wojtusiak, o wieczne szczęście w niebie dla niej i o Boże błogosławieństwo dla jej rodziny pogrążonej w bólu i żałobie. Ciebie prosimy. I módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej Kościoła Our Lady of Las Vegas oraz parafian Polskiego Apostolatu imienia świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty znasz naszą słabość. Spraw, byśmy wolni od grzechów mogli wiecznie uczestniczyć w Twojej uczcie i nigdy nie oddalili się od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Prosimy Cię, Boże,
przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem George Leo Thomas oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego we wszystkich naszych intencjach, słowami modlitwy, której nas nauczył Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Yeah.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś dał nam udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na zakończenie tej mszy świętej przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Czekają wciąż na pełni serce Twoje.
czekamy.